Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 96. odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale. W dzisiejszym odcinku idziemy sobie do Passiflory. Jezus, ten bug się tu ciągle utrzymuje po tylu latach od wydania tej gry. Dobra. Oglądać? Tanie dziwki, cienkie wino? Widzisz mnie? Nie mam wpływu na to, co dostaję w spadłości. Ale od ciebie zależy, co z tym zrobisz. Wiem, dlatego zastanawiam się. Ciągle się nad czymś zastanawiasz. Wiesz co? Daj znać, jak w końcu się na coś zdecydujesz. Na coś wyjątkowego. O co poszło? Drwizę. Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwkarz i grajek. Wyobrażasz sobie? Nazwała mnie grajkiem. Coraz bardziej lubię tę dziewczynę. Daruj sobie. A ty zamiast się puszyć, udowodnij jej, że się myli. Właśnie zamierzam. Zawsze chciałem otworzyć kabaret. Po małym remoncie to miejsce świetnie się do tego nada. Jest tylko mały problem. Potrzebuję funduszy, więc gdybyś akurat miał przerwę między utopcem a Ekimą, może byś pomógł staremu druhowi. Co ci przyszło do głowy z kabaretem? Od lat o tym marzyłem. Od tego dnia, kiedy byliśmy w podobnym w Oxenfurcie, pamiętasz? Wtedy, co ta tancerka wisiała na żyrandolu i jak już była do góry nogami, to zawołała cię i... Pamiętam. No, a tutaj będzie jeszcze lepiej, obiecuję ci to. No to znaczy, oczywiście, jeśli uda mi się zebrać środki na remont. Jak mogę ci pomóc? Spotykałem się kiedyś z pewną dziewczyną, z scholastyką. Jej ojciec był kupcem, sprowadzał przyprawy z Zerikanii i nie odmawiał córeczce niczego. To od niej pożyczymy pieniądze. Chyba ją kojarzę. To nie ta, którą porzuciłeś bez słowa? Wyskoczyłeś po butelkę wina i nie wróciłeś? Wiedziałem, że po coś kupiłem to wino. To było kawał czasu temu. Faktycznie, trochę mi zeszło. Tym bardziej potrzebuję mocy twojego autorytetu. No bo przecież masz autorytet. Rozumiesz? Dobra, mów, o co chodzi. Bo czuję, że obmyśliłeś już cały plan. Po naszym rozstaniu scholastyka może mieć do mnie uraz. Taki lekki uraz. Ale myślę, że z twoją niewielką pomocą mi wybaczy. A potem udzieli pożyczki. A ta pomoc ma polegać na... Po kolei. Przede wszystkim trzeba pożyczyć tępy miecz ze zbioru rekwizytów Madame Irene. Wiesz, taki, jakiego używa w czasie przedstawień. Kiedy już go zdobędziesz, spotkajmy się pod domem scholastyki. Załóżmy, że się zgodzę i pójdę do Madame Irene. A ty co będziesz robił w tym czasie? Muszę jeszcze coś dokończyć. Ale obiecuję, że zdążę, zanim wrócisz z mieczem. Wtedy wszystko ci upo. Niech będzie, ale... Geralt, w tym planie nie ma ale. Wszystko wyjdzie dobrze, zobaczysz. Przynieś miecz od Madame Irene i po zmroku widzimy się pod domem scholastyki. A stary numer ostatnio zostawił mi prezent? Co? Nie dasz, bo nic nie dostałam. Jak się nie umierza? Ostatniego, który próbował mi mieszać w interesach, znaleźli dopiero po miesiącu. Rozumiemy się, Chivay? Po co te nerwy? Nie mógłbyś mnie po prostu traktować jako zdrowej konkurencji? Czemu ty z nim w ogóle dyskutujesz, Duke? Zawsze mówiłem, że dwa zmiażdżone kolana znaczą więcej niż 1000 słów. O, Geralt, dobrze, że już jesteś. O co chodzi? A nic, chciałem tylko, żebyś poznał moich przyjaciół, zanim wypierdolą stąd w cholerę. Bo właśnie się żegnali, prawda? Jeszcze się policzymy, Chivay. I to niedługo. Co jest? Zawszawionego mutanta się wystraszyłeś, Duke? Jak chcesz, to ci go załatwię. Obejrzymy sobie, co ma w środku, a potem każemy krasnoludowi to zeżreć. Chcesz? Następnym razem. Idziemy, hrabia. No, i żebyście mi się tu więcej nie pokazywali. Fu! No to kurwa, wpadłem jak pięciokornówka w gówno.
Co to za typy? Wyglądało, jakbyście się znali. Ten nadęty jak ryby pęcherz to Duke. Mówi się, że chce być nowym skurwielem juniorem, ale sporo mu jeszcze brakuje. Konkretnie pieniędzy, wpływów, ludzi i klasy. A ten drugi? Hrabia, sukinsyn, jak ich mało. Skóra mi na życie cierpnie, jak go widzę. W Mahakamie zawsze wysyłaliśmy taki w kopalni na przodek związką barbarytu jako strzałowy. O co chodzi? Robisz z nimi jakieś interesy? Wręcz przeciwnie. Widzisz, Geralt, stary druhu. Chcesz mnie prosić o pomoc, tak? Rzecz w tym, że tak jakby jestem winny pewną sumę naszemu wspólnemu znajomemu, królowi żebraków. I żeby oddać dług, postanowiłem na poważnie zająć się gwintem. Coraz lepiej. Nie samym graniem, tylko kartami. Najrzadsze egzemplarze osiągają teraz zawrotne ceny. Niestety, inni też o tym wiedzą. Brakuje mi już tylko 3 kart. Mam klienta na całą kolekcję, ale ludzie Duke'a siedzą mi na karku. To jak, Geralt? Dobra, spróbujemy skądś wytrzasnąć te karty. O które chodzi? O Fringille Vigo i Sengrima i Jana Natalisa. Piekielnie trudno je dostać. Duke też próbuje i dotąd mu się nie udało. Czyli nawet nie masz pojęcia, gdzie szukasz tych kart? Nie, tak źle nie jest. Stawiałbym, że ma je Zed. Ostatnio zrezygnował z paserki i handluje tylko kartami. Niestety nie chce ze mną gadać po tym, jak mu podkupiłem unikat stali wiewiórek. Lepiej, jeśli ty do niego pójdziesz. Zed? Brzmi jakoś znajomo. Ważna postać w Światku Graczy. Ma sklep przy południowym murze i... Dzięki, Geralt. Teraz naprawdę mam szansę spłacić ten dług. Nie ma sprawy. Bywaj, Zoltan. Okej. Okay. Zbrojone oprywaliście. Skandal! Myślisz, że długo będę miał sraczkę po tym pieczonym szczurze? Jaka kaćka. Zamknij się, jadaczkę. Dobra, no to chodźmy ogarnąć kwestię tutaj tych kart dla Sultana. Nie kręcić się tu. My dwójkę dzieci mamy. Jak one bez ojca? Idź, bo jeszcze matkę stracę. Zamknięty, ale wygląda na to, że Zed jest w środku. I chyba ma kłopoty. Może znajdzie się jakieś inne wejście. Wszystko w porządku? Blady jest. Masz ochotę na coś wyjątkowego. No, tu coś jest, jakieś przejście. Nie pamiętam tego questa. Nie wiem, czy ja go w ogóle kiedykolwiek w życiu robiłem. Musi być Zed. Znalazłeś? Nie. Duke się wścieknie, że nie wyciągnęliśmy z Zeda, gdzie trzyma księgę rachunkową. No przecież próbowałem! Za mocno go przycisnąłeś. No, trudno. Ważne, że mamy kartę i Sengrima. Witam. O kurwa! No Ringo, teraz się wykaż! Na niego!
I Sengrim Faolitiarna, stali wiewiórek. Ciekawe, ile dokładnie ta karta jest warta. Warto się rozejrzeć za tą księgą rachunkową. Widać, że czegoś tu szukali. Dlaczego zakończone niepowodzeniem? Halo? Ciekawe. Albo Zed miał wyjątkowo niewyżytego kota, albo gdzieś tu będzie skrytka. Nie, nie, ta skrytka jest na dole, ja już chyba pamiętam tego questa. O, właśnie. Tu pewnie są zapisane nazwiska osób, którym Zed sprzedał karty. Stalowy miecz nowy, Fabian Oliver. Płacz ze złotogłowiu, nadjedzony przez mole, Duke. Jan Natalis, karta Ravik. Frigilla Virgo, karta Cezar Bilzen. Trzy oszlifowane opale pawiowe, lisica. Zoltan powinien obejrzeć tę książkę. Podejrzanie wygląda. Panie, szkoda gadać. No, mnie intryguje, dlaczego wywaliło mi tego questa, że jest nieukończony. A, jest Zoltan. Zoltan? No? W sprawie tych kart. Masz je? Mam kartę z Isengrimem. Pokaż to. A mówią, że wszystkie elfy są piękne. Zed bardzo z ciebie zdarł? Zed zszedł. Natknąłem się zresztą na jego zabójców. Nikt w mieście nie będzie po nim płakał. Co z resztą kart? Nie uważasz, że ten interes staje się zbyt niebezpieczny? Z powodu twoich kart giną ludzie. Zginął tylko Zed, a wierz mi, że miał swoje za uszami. Zresztą pewnie załatwiłeś od razu jego zabójców, więc w czym rzecz? Lepiej powiedz, co z resztą kart. Nie znalazłem innych kart. Sukinsyn musiał je sprzedać. Mam księgę rachunkową Zeda. Pokaż. Z zapisków wynika, że karty kupili Cezar Bilzen i Ravik. A, mogło być gorzej. Trzeba im złożyć wizytę. Kim jest ten Cezar Bilzen? Księgowy Tasaka. Był z niego porządny gość, ale teraz tak zważniał, że nawet napić się z nim nie da, że o rybach nie wspomnę. Rybach? Poznaliśmy się w klubie wędkarskim Chluba Pontaru. Ale teraz Cezar już tam nie bywa. Tak się przejął rolą, że prawie nie wychodzi z domu. Przynajmniej nie trzeba będzie za nim ganiać po mieście. Ravik? Co to za jeden? Zwykły szuler i naciągacz, aż dziw bierze, skąd miał pieniądze na kartę Natalisa. Odkąd nakładłem mu po ryju, stosunki między nami są raczej chłodne, więc będziesz musiał odwiedzić go sam. Spróbuję zdobyć te karty, skoro to dla ciebie takie ważne. Dzięki. Do Cezara możemy iść razem. Spotkajmy się pod jego domem. Łatwo poznasz, bo kazał odmalować fasadę na złoto. A jeśli chcesz wcześniej zajrzeć do Ravika, to na twoim miejscu szukałbym go w Złotym Miesiotrze. Dobra, do zobaczenia. A z Ravikiem się nie cackaj. Hukniesz mu nad uchem, to się posra. No, powodzenia, Geralt. Dobra, idziemy do Ravika. Widzę, że automatycznie tego quest, tą część, tą wersję quest, kurwa, tą opcję questa nam podświetliło. To fajnie, bo chciałem właśnie najpierw udać się do Ravika. Taki był mój
takie było moje założenie. Kurwa, jakieś straszne spajki, noż ja pierdolę, co to ma być. Trudno ci będzie tutaj o robotę, Wiedźmin. Coś naprawdę dysk sobie przestał radzić w pewnym momencie. Zoltan? Jakim cudem ty się tu znalazłeś wcześniej, chłopie, ode mnie? No, jesteś. Jak ci poszło z Radikiem? Jeszcze u niego nie byłem. Jeszcze nie byłem, Wiesiotrze. No nic, Radik nie ucieknie. Najpierw obrobimy Cezara Bilzena. Zrobimy tak. Ja go zagadam, a ty wymkniesz się na górę przeszukać tę jego kolekcję. Na pewno trzyma tam kartę. A nie możemy po prostu odkupić od niego tej karty? Gdybym miał trochę wolnej gotówki, to bym wyjechał do Powis. Zresztą Cezar nigdy nie sprzedałby Flingili. Ale nie martw się, stratny nie będzie. Mam tu dla niego flaszkę mahakamskiego spirytusu. Łek ojczystej kultury dla ekspata wart jest więcej niż jakaś gówniana karta. Mówiłeś, zdaje się, że ten Cezar nie pije. Nie, mówiłem, że ciężko się z nim napić, bo rzadko wychodzi. Dlatego od razu się zaprawi na sztywno. Trzy kolejki i mógłbyś mu całą tę kolekcję wynieść, podśpiewując przy tym głośno o trzech pannach z Vicovaro. Co to za kolekcja? A, tego nikt nie wie. Będziesz pierwszym człowiekiem, który ją zobaczy. Moim zdaniem w grę wchodzi albo sodomia, albo metalurgia. Zresztą opowiesz mi o wszystkim. Chodź. Ciwaj? Cezar Bilzen. A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł Króla Pontaru? Szczupak jest królem Pontaru. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? To jest Geralt. A czy Geralt wędkuje? Tak! Ostatnio złapałem na rusówkę takiego konia. Pontarze? A tak. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach? Bo taki z ciebie kucharz jak z koziej życi klarny. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku i smakował jak tymianek z gównem. Cicho! Jak mówię, wziąłem zeszłą razą tego nom. Geralt, a ty co powiesz? Jak ci sandaszyk smakuje? Sandasz dobra rzecz. Lubię sandacza. A boś Wiedźmin. Po tym, co pakujesz do tych eliksirów gówno, to dla ciebie delicje. Wiedźmin? I ty mówiłeś, że to Wiedźmin. A słyszałeś, Bilzen, że podobno Vibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Łże jak zwykle. Pontarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały groch rzucać. Tylko na żywca biorą. Albo na robale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego. Ech, mówię ci, że sam bym zeżarł. No nie wiem, Geralt, a wy tam w Kermoren na co łowicie? Na petardy. Na petardy. Co? Bilzen, na żartach się nie znasz, ale po prawdzie mało to było śmieszne. Geralt, skocz no po następną flaszkę. Racja, już dno widać. No to kiedy wybierzemy się razem na suma, co? Ja z tobą więcej nie łowię. Pamiętasz, jak było ostatnim razem.
Ten nóż wygląda, jakby był przymocowany do blatu. Szuflada jest otwarta. Trójkątny otwór w ścianie. Ciekawe. Pasuje. Ukryte drzwi za szafką z książkami. Klasyka. Sztylet Vatiera de Ridon. Oczywiście skroimy mu całą tą zastawa, kolekcję. Zastawa, z której cesarz Emhyr jadł podczas uroczystości koronacyjnej. Portret cesarza Emhyra tempera na drewnie. Dość pochlebny, powiedziałbym. Pełna zbroja 6 Brygady Derlańskiej. W doskonałym stanie. Czaszka Joachima de Weta. Dość upiorna kolekcja. Sznur, na którym powieszono Stefana Skellena. Jest i Fingilla. Statuetka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Szkoda, że nie mogę zanieść jej do Tris. Zoltan, czas się zbierać. No tak. Późno się zrobiło. Zaraz. A gdzie ta flaszka, co miałeś przynieść? Naprawdę już idziecie? Witaj, Wilzen. Mamy dla ciebie wiadomość od szefa. Wiadomość? Jaką wiadomość? Pan Tasak jest bardzo niezadowolony. Chwileczkę. Jeśli pojawiły się jakieś nieścisłości w rachunkach, ja mogę wszystko wyjaśnić. Za późno. Racz go, a wy dwaj wynocha stąd! Zostawcie go w spokoju. Za rozwalenie Wiedźmina Tasak będzie musiał zapłacić osobno. No jazda, nie mamy całego dnia. Słabo coś wygląda. Dzięki. Będę musiał to wszystko wytłumaczyć Tasakowi. Najlepiej listownie. Racja. Idę się pakować. No to powodzenia. Bywaj. Ach, ty jednak masz miękkie serce, Geralt. Swoją drogą nieźle załatwiłeś tego ostatniego, aż po ścianach siknęło. Obejrzałem sobie kolekcję Cezara na górze. I co? Nic dziwnego, że się z nią nie afiszował. Nilfgaardzkie zbroje, portret Emhyra. Czaszka Joachima de Weta, sztylet Vatiera de Ridon, sznur, na którym powiesili Skellena. No proszę. A to obrzydliwy typ. I ja mu rękę podałem. A nie zabrałeś przypadkiem tego sznura? Znam takich, co sporo by za niego zapłacili. Niektórych to kręci. Nie. Nie, to nie. Szkoda. Znalazłem też statuetkę nilfgaardzkiego żołnierza. Jest magiczna, ale nie wiem, co to za czar. Triss będzie wiedziała. Nie, zły pomysł. Zaniosę ją do niej przy okazji. Do kompletu brakuje nam już tylko karty Natalisa. Czas odwiedzić Ravika. Idź, ja muszę skontaktować się z klientem i ustalić, gdzie dokonamy wymiany. Do zobaczenia. No, to ciśniemy. Do Ravika. Tylko chwila, tutaj coś mi nie pasuje. No nie, no wszystko jest, okej. Okay.
Dobra, ciśniemy do Ravika. Dobra, HP nam się zregenerowało. Coś mi na nieludzia wyglądasz. Szukaj swoich za murami. Wyłap się, bo roboty urzeknie. Bohaterze ty mój, chodź, niech na ciebie... A wy w zimie też z głodu? O. No proszę. To ten zawszawiony mutant. Dołącz do nas, proszę. Ravikowi będzie raźniej. Spójrz, jak się cieszy na twój widok. Cieszysz się, Ravik? Na pewno ucieszyłby się jeszcze bardziej, gdybyś przestał mu wbijać czubek noża w plecy. A, mówisz tak, bo nie znasz sytuacji. Otóż nasz wspólny przyjaciel, Ravik, miał właśnie grać o własne życie i... Macie już kartę, czego jeszcze chcecie? Gdybyś oddał ją od razu, a nie próbował nas oszukać, już by nas tu nie było. A tak masz już połamane wszystkie palce. I chyba skończy się na tym, że mutant będzie musiał zagrać za ciebie. Chcesz? Widzisz? Ravik się zgadza. No to, żeby dodać grze koloru, podbijemy stawkę. Życie Ravika? I karta Natalisa, to ja. Ravik mnie nie interesuje. Wiedźmin nie umie się bawić. Jesteś już ścierwem! Pijmy, bo się ściemnia. No to wychodzimy. Oczywiście można było to rozegrać inaczej. Można to było oczywiście rozegrać inaczej. W sensie powiedzieć, że tak, jasne, zagramy. Problem w tym, że ja jestem naprawdę kiepski w Gwinta. Zresztą zdążyliście zobaczyć na tym balu. I myślę, że to byłaby kolejna kompromitacja z mojej strony, więc wolałem to rozwiązać po prostu tradycyjnie, czyli po prostu wyjąć stal i ich zarąbać. Na pewno było to szybsze, szczególnie, że jest już 28 minuta odcinka, więc nie było za bardzo czasu na taką zabawę. No a po drugie, należało im się, tak? Czemu jeszcze miałbym z nimi grać i czy tam wygrać, czy przegrać? Nieważne, ważne, że ich zarąbałem. Oho. Spójrz, spójrz, spójrz. Zoltan? No? Mam tę kartę. Mam karty dla ciebie. Ha! Wygląda na to, że zdążymy, zanim dopadną mnie ludzie króla żebraków. Chodź, umówiłem się z klientem w starym browarze. Ucieszy się, że mam już wszystkie karty. Trzeba będzie szybko załatwić wymianę. Obawiasz się, że klient zmieni zdanie? Już prędzej ja bym się rozmyślił. Miałem tylu chętnych na te karty, że mogłem w nich przebierać jak w ulęgałkach. A ten klient, to co to za jeden? Znajomy znajomego. Niewiele o nim wiem, ale pewnie to ktoś po kroju Duke'a. Znasz mnie, Geralt. Ja tam do nikogo nie jestem uprzedzony. Byle płacił. Okej. No. No wreszcie. Trup już zdążył wystygnąć. Co to ma być? Twój niedoszły kontrahent przekazał nam forsę i zszedł. Mniej więcej w tej kolejności. A teraz poproszę karty. Bo mam nadzieję, że nie było aż tak trudno je zdobyć. Spróbuj sam, to się przekonasz. Co, sam? Ja nie jestem taki głupi jak hrabia. Powinieneś się już zorientować. Do roboty. Krasnoluda wziąć żywcem. Mam z nim do pogadania. Się robi. Geralt, będę uciekać z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi.
Goń sukinsyna! Ja się zajmę resztą! Najpierw ekspy. Geralt, no lecz za nim. No lecę. Ja bym cię tylko opóźniał. A, drabina. Kurwa, Geralt. Nie? A, więcej drabin, dobra. Co? Nic nie rozumiem. Zatrzymaj się, Duke. To koniec. Co, tędy pobiegł? Nie. Zasuwaj, Geralt, na górę, Geralt. Albo na dół. Myślę, że raczej na górę. Albo i nie. Noż, ja pierdzielę. Kurde, długo jeszcze będę złaził po tych drabinach? Co to ma być, kurwa, podróż do wnętrza ziemi? Co tam? Nie tam. Ja pierdolę, ile tych drabin jeszcze jest? Przydałby ci się wiedźmin. To bardzo zabawne. Jeśli oddam ci pieniądze, zostawisz mnie w spokoju? Tak, możesz odejść, jeśli dasz radę. A jakie mam szanse z takimi ranami? Niewielkie. Żegnam. I co, dorwałeś go? Masz pieniądze? Tak. A co z Duke'iem? Wykończyłeś go? Nie, puściłem wolno. Ech, powinienem jednak iść z sobą. Widziałeś przecież, jaki jest na mnie cięty. Teraz będzie jeszcze gorzej. Nie sądzę. Jeśli w ogóle z tego wyjdzie, raczej wypadnie z interesu. No, Geralt, co wolisz, pieniądze czy karty? Bez ciebie bym sobie nie poradził, więc ty wybieraj. Jeśli chcesz gotówkę, nie ma sprawy. W godzinę znajdę innego klienta na karty. No to wezmę karty. Chętnie wezmę te karty. I bardzo dobrze. Mogę od razu iść z pieniędzmi do króla żebraków, ale się zdziwi. Powodzenia. Dzięki, Geralt. I pamiętaj, Sum jest królem Pontaru. Niech będzie. Toros będzie karany.
No, mamy jeszcze teraz kupę tych kart, które nam tutaj powpadały, ale mnie bardziej interesuje fakt, ile ja dostałem doświadczenia za tego questa. Oj no, to nie ja go zabiłem, ludzie, no ale się mnie czepiacie. No, raczej niedużo doświadczenia za to dostałem. Dobra. I to będzie odcinek, i to będzie quest, który będziemy sobie kontynuować w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z trzeciego Wiedźmina, gdzie pójdziemy do Madame Irimny i ogarniemy sobie od niej ten miecz rekwizyt, żeby wziąć udział w wielkim planie Jaskra, który to poprowadzi nas do kolejnej komicznej sytuacji, bo oczywiście każdy plan Jaskra do takiej sytuacji doprowadza. Ale tym zajmiemy się dopiero w kolejnym odcinku, tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.